myślę, że tutaj będzie dobrze, bo widocznie. Dziękuję. Dzień dobry. Prezydenta Macieja Głamowskiego. Dziękuję ślicznie. Życzę, żeby cel, dla którego pan płynie Wisłą, się spełnił, żeby udało się zebrać środki na ratowanie kolegi. I żeby bez przygód dopłynął pan do ujścia. Też mam taką nadzieję, że tak się stanie i właśnie chciałbym wszystkim mieszkańcom Grudziądza, z którym zresztą też byłem kiedyś związany, ponieważ w 2006 chyba czy 2007 roku zaczynałem swoją wojskową karierę właśnie w Grudziądzu, w tak zwanych Janosikach 1109 na Halera. Także tutaj zaczynałem jako żołnierz służby zasadniczej, później poszedłem do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i tam dalej się uczyłem w tym kierunku. Ale Grudziądz jest mi bliski, no bo tutaj spędziłem prawie rok swojego życia, więc bardzo lubię tutaj wracać i lubię przejeżdżać przez Grudziądz, zajechać na Halera naprzeciwko GTR-ze, tu gdzie ta jednostka, mam nadzieję, że jeszcze nie, jest. Tak, walki radioelektronicznej. I chciałbym powiedzieć jeszcze, co jest najważniejsze, że tutaj nie chodzi o mnie i nie chodzi o ten spływ, tylko ten spływ jest formą zwrócenia uwagi na zrzutkę dla właśnie mojego kolegi Sławka, który jest przesympatyczną osobą, jest bardzo pomocny i takim dał się mi poznać na początku, kiedy trafiłem po szkole podoficerskiej do Darłowa. Naprawdę fantastyczna osoba, niestety po udarze, po wylewie zmaga się z chorobą, teraz również z padaczką. Zbieramy na jego leczenie, na kosztowną rehabilitację. Jeden turnus to ponad 14 tysięcy złotych. Dlatego bardzo wasze wsparcie jest nam pomocne i to, żebyście zajrzeli na tą zrzutkę, zrzutka.pl/dla/Sławka, ale także na nasze licytacje, niech udar spływa na Facebooku i na naszą stronę na Facebooku Płyniemy dla Sławka. Bardzo was wszystkich serdecznie proszę, dla nas to parę złotych, to dla wielu z nas nic, a nawet jeżeli nie możecie wpłacić tych kilku złotych, to chociaż udostępnijcie posty, które są tam zamieszczane, czy tutaj z mediów grudziąckich, także możecie udostępniać. To jest bardzo mile widziane, no i rozszerza całą akcję, pokazuje większej ilości osób, innym społecznościom, które żyją w innych miastach, że Sławek ma naprawdę wielkie potrzeby i że może stanąć na nogi, bo Sławek już robi bardzo duże postępy, tylko no niestety trzeba go wysłać na te turnusy rehabilitacyjne, a to kosztuje. I właśnie dlatego postanowiłem tak rozpromować tą zrzutkę. I to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Fajnie, że są tacy ludzie jak pan, przekraczają samego siebie dla innych, a jak królowa polskich rzek, łaskawa w tym spływaniu? Nie, nie jest łaskawa. Jedynym człowiekiem, który zrelacjonował, nie wiem, może jest ktoś, kto jakiś śmiałek, który spłynął Wisłę zimą, całą Wisłę od początku do końca, ale jedynym człowiekiem, który to zrelacjonował, był wielki podróżnik Marek Kamiński, który w jednym roku też w latach 90. zdobył dwa bieguny, zresztą bardzo nas wspiera w tej akcji. On zaczął troszeczkę później, bo on zaczął od kilometra zero, ja zacząłem wcześniej, bo chciałem całą Wisłę, w zasadzie od Goczałkowic, wcześniej ten kawałek do Wisły nie jest spływalny. No i chcę wpłynąć w Gdańsku także w Martwą Wisłę i dotrzeć do Gdańska, ponieważ no, Martwa Wisła też jest częścią tej Wisły i to trzeba również przemierzyć. Ale nikt inny zimą Wisły nie spływa, bo Wisła nie jest przyjemna zimą. Te temperatury, które dochodzą do minus 10 stopni, dają się bardzo we znaki. Oczywiście było gorzej i można było trafić na jeszcze gorszą pogodę. Ale jest nieprzyjemnie i no nie dziwię się, że nikt tego nie robi w zimę. Latem jest całkiem przyjemnie, no ale latem może zrobić to każdy i myślę, że nie byłoby takiego wydźwięku i nie rozpromowałbym tak tej zrzutki, gdybym robił to latem jak standardowy turysta. Bo ona jest dla kogoś, ale to nie pierwsza, bo już była. Tak, zgadza się. W zeszłym roku, tylko że Wisłę spływałem wtedy z Włocławka do Gdyni przez Zatokę. Zatoka w ogóle nie była w zeszłym roku spływalna. Pojawiało wtedy 8 w skali Beauforta, ale wtedy płynąłem dla syna moich przyjaciół, dla Emila.
który także zbierał na rehabilitację. Teraz jego rodzice założyli fundację Dzielmy Się, sami pomagają innym osobom. Jestem z nich bardzo dumny i mimo tego, że sami są nadal w bardzo dużych potrzebach, jeżeli chodzi o Emilka, to widać, że Emilek robi już postępy i, no i generalnie jestem bardzo zadowolony z tego, jakim się to wszystko układa. Jaka kwota jest potrzebna tutaj w tym przypadku, bo wiemy, że liczy się każda złotówka. Tak, każda złotówka się liczy i tak naprawdę gdyby jedno takie większe miasto złożone z 280 tysięcy ludzi wpłaciło, każdy mieszkaniec wpłaciłby po złotówce, to mielibyśmy całą kwotę, bo to jest właśnie 280 tysięcy złotych. Na razie tych środków zebraliśmy około 27 tysięcy, no ale jeszcze spływa, mam nadzieję, że te wszystkie media, które z każdym miastem coraz większej ilości osób przybywacie tutaj nad Wisłę, żeby zobaczyć, co robię i dlaczego płynę. Myślę, że to pomoże i na sam koniec wpływu to się na pewno odbije szerokim echem. No tylko potrzebna mi Wasza pomoc, za co bardzo wszystkim Wam serdecznie dziękuję, bo pomagacie niesamowicie. I widzę, że z każdego miasta, gdzie płynę coraz dalej, jest Was więcej i na tą zrzutkę przybywa coraz więcej pieniążków. Co teraz, co dalej? Dzisiaj tak myślę, zależy o której stąd wypłynę, ale tak myślę Nowe, ewentualnie Gniew. Gniew jest daleko. W zeszłym roku w Nowym przystanąłem sobie na nocleg. Zobaczymy, to wszystko zależy od pogody. Na razie dzisiaj jest najlepsza pogoda z całego spływu. Zawsze miałem wiatry północne prosto w twarz, dzisiaj nie wieje wcale, więc płynie się całkiem przyjemnie. Jest dosyć chłodno, ale to już jest temperatura na plusie, więc to jest taki pozytyw. Noce też już nie są na minusie, bo namiotu mojego nie pokrywa. Ta pokrywa śnieżna i lodowa, rano jak się budziłem od Wisły, bardzo to zaciągało i to wszystko było pokryte takim szronem. Teraz jest przyjemnie i mam nadzieję, że dzisiaj Gniew, jutro gdzieś za Tczew chciałbym dopłynąć. No i w piątek przed zmrokiem chciałbym dopłynąć do Gdańska, żeby tam przywitać się z mieszkańcami Trójmiasta i nagłośnić im. Już jedzenie dla Pana czeka. O Boże, dziękuję bardzo, to jest zupełnie niepotrzebne. A dziękuję ślicznie. Słyszałem, ktoś mi tutaj przekazywał informację, bo Wy tutaj macie gdzieś restaurację niedaleko, tak? Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo lubię sushi i jak tylko mogę, to jem, ale tutaj jeszcze nie byłem, więc na pewno do Was wrócę i bardzo dziękuję za ten miły upominek. No co mogę, pamiętali o Sławku, bo to nie o mnie tutaj chodzi, tylko o Sławka. Zrzutka.pl, ukośnik dla, myślnik Sławka. I niech udar spływa na Facebooku, to są licytacje dla Sławka, tam są fajne przedmioty wystawiane przez bardzo fajnych ludzi. No i nasza strona, nasz fanpage również na Facebooku, płyniemy dla Sławka. I bardzo Was bym prosił, żeby jednak razem ze mną płynęły również pieniążki na konto Sławka i jego rodziny. Tak jak mogę. Do widzenia, dziękuję bardzo.